Daleko na morzu żyje pirat Gipley. Na co dzień razem z kompanią żeglują w poszukiwaniu przygód. Pewnego dnia dociera on do miasta i postanawia kupić skrzynię, aby zakopać swój skarb. Sprzedawca przedstawia mu dwie skrzynie. Jedną za 10 zł i drugą prestiżową za 10 tysięcy złotych. Którą skrzynię wybierze Gipley? Zobacz jego przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę. Zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem, dziękuję. Yo, siemano, z tej strony kapitan Gipley, a dokładnie pirat. Słuchajcie, właśnie wróciłem z moim przyjacielem z grubej akcji. Obrobiliśmy normalnie naprawdę dużo statków. Jesteśmy piratami. I zobaczcie, właśnie dopłynęliśmy jakiś czas temu do miasta. Mój kolega właśnie przycumował niedawno nasz statek, dlatego ja w tym momencie zbieram swoje pieniążki i będziemy właśnie musieli je w jakiś ciekawy sposób wydać. Spożytkujemy je. Ogólnie zdobyłem dwa czeki na 10 tysięcy i dwa staki złota. Jest naprawdę cudownie, jestem w mega nastroju. Zobaczymy, co się dzieje na górze. O, Antoś, siemanko, widzę, że przycumowałeś tutaj już na statek, co porabiasz? Tak, przycumowałem, właśnie tutaj jeszcze składam naszą przykrywkę, tutaj rybki, trochę sobie podjadę oczywiście. No i słuchaj, świetnie nam wyszła ta akcja wczoraj, normalnie piona, ziomeczku. No, piona, słuchaj, tyle kasy przywieźliśmy, dawno tyle nie mieliśmy, nie? A każdy myśli, że my rybakami jesteśmy, kumasz? Ale ich nabraliśmy. Patrz, ja tutaj normalnie będziemy żyć jak król normalnie, patrz, tutaj, tyle kaski, to całe życie mamy ustawione, zatem super, bierzemy tutaj. No i co? No i jak, co na co planujesz wydać swoje pieniążki? No słuchaj, ja myślę, że jakiś domek sobie kupię, wiesz co, jakąś dziewczynę może fajną poznam. Ty, kurczę, nie uwierzysz. Słuchaj, kurczak statkiem chce płynąć, zobacz jaki wariat, ty. Czekaj, jego jajkiem zdzielę, patrz. Bum, dostał jajem. Słuchaj, Antoś, ja w ogóle wziąłem trochę pieniędzy i mimo, mi się zdaje w ogóle, że my już jesteśmy poszukiwani, my możemy być poszukiwani w mieście, dlatego bądź ostrożny. Myślę, że czas cię trochę rozerwać. Wiesz co, trochę pieniędzy trzeba powydawać. Ja chcę coś ładnego sobie kupić, a później, kto wie, może jakiś dom tutaj sobie kupimy, czy gdzieś niedaleko, słuchaj. Zrobimy tak, ja pójdę, bo jeszcze tutaj widzę, niedaleko mamy sąsiadów, którzy mają statki, ja pozaglądam do ich skrzynek. Słuchaj, a ty pilnuj naszej łajby. Jasne. Jesteśmy w kontakcie, no, idę się trochę zabawić, rozerwać, na razie, trzymaj się. Okej, także tutaj, jako już jesteśmy piratami, oczywiście grabimy wszystkie pobliskie statki, nie może być inaczej. No i tutaj oczywiście już trochę węgla zdobyłem. Okej, zobaczymy, co dalej się dzieje. W ogóle już się stęskniłem normalnie za życiem na lądzie. Czas teraz się trochę rozerwać mam. Wow, kurczę, ile złota tutaj znalazłem. Cudownie, pięknie. Mam nadzieję, że nikt mnie nie zobaczył. O, widzę tam w ogóle pełno jedzenia. Idziemy do sklepiku, może właśnie. Ej, w ogóle tu jakiś koleś. Co ty masz tutaj? Dobra, nieważne. Nie będziemy go zaczepiać. Ej, okularki bym sobie takie kupił. No, co jest? No, witam cię. Ja tutaj widzę, że ty jesteś ten Gipley, ty jesteś ten pirat. Ja, słuchajcie, szukałem cię, za ciebie jest normalnie 100 tysięcy za głowę. Ja teraz idziesz ze mną, Przestań, do króla. Trzymaj się ode mnie z dala, zobacz jaki mam miecz, kurczę, nie podskoczysz, to jest większy miecz od ciebie, także ja radzę ci nie podchodzić, słuchaj. Ja też mam taki, patrz jaki mam, jak ci zdzielę, no. Przestań, kurczę, cwaniaku jeden, nie cwaniakuj, bo mam dużo pieniędzy i nie zawaham się właśnie tobie rzucić sztabką złota w głowę, wiesz? No to rzuć mi sztabkę, nic mi nie zrobi, tak? Jestem nic. Kozak. To jest ciężka sztabka, jednokilowa, bum. O, dzięki, boom, słuchaj, teraz mam normalnie kaskę, słuchaj, chodź, tak? Idziesz ze mną. Ej, przestań, kurczę, ze mną. Nie, no teraz to mnie zdenerwowałeś, wynoś się stąd. Nie chcę cię tu widzieć, wynocha, do widzenia. Nie widzę cię tu już, no. Kurczę, nie będzie z piratem Gipleyem, kurczę, zadzierał jakiś cwaniak. Ja nie mogę, ja tutaj chciałem okularki sobie kupić. Halo, jest tutaj jakiś sprzedawca czy coś? Nie wiem, nie ma żadnego sprzedawcy. No to co, wszystkie okularki dla mnie. Nawet nie muszę, kurczę, nic kupować, bo wszystko sobie mogę wziąć za darmo. Ja nie mogę, ale jaja. Idziemy tutaj zobaczyć, co są jeszcze za sklepiki. Może, wow, w ogóle tutaj jakieś skrzynki są. Chwila, jakaś skrzynka z dirtu za 10 zł i diamentowa. Ty, w sumie by mi się taka skrzynia jakaś przydała, bo nie mam gdzie w sumie chować swoich pieniędzy, a niebezpiecznie jest tak chodzić, jak ktoś jakąś mocniejszą broń by miał i mógłby mnie pokonać. Dobra, zapukamy. Puk, halo. Będziemy udawać. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w moim sklepie. Tutaj sklep na lepsze skrzynie. Co pan chce? Dzień dobry. Ja bym chciał ogólnie kupić właśnie skrzynię. Mam tutaj, mogę panu fajny towar, mam ogólnie takie coś.
okularki na sprzedaż, może pan posprzedawać, nie wiem, albo dorzucać gratis do skrzynki i chciałbym jakiś rabat, no ogólnie liczyłbym na tą skrzynkę za 10 tysięcy, myślę, że ona jest lepsza od tej dirtowej, nie? A co ma pan tak dużo pieniędzy, pan ma, że tak 10 tysięcy? No mam biznes, swoją firmę prowadzę biznes i ogólnie pan ma, dobrze idzie. A to pan potrzebuje, żeby to schować gdzieś, no dobra, tak, proszę pana. Mam dużo pieniążków i potrzebuję schować, proszę pana. Dobrze, proszę pana, może byś tak mówić, że ja tutaj muszę poprawki w tej normalnie skrzyni powprowadzać, bo ona jeszcze nie jest do użytku aż tak bardzo, ale ta za 10 jak najbardziej mogę panu, ona jest też idealna, nigdy nie otworzy, nigdy no to, nie otworzy. No to jeśli jak pan tak mówi, że ona jest taka super, ty, ale proszę pana, ona ma jedno miejsce i jakąś książkę tam w środku, ona ma jedno miejsce tylko w ekwipunku, mi się za dużo tu rzeczy nie zmieści, proszę pana, ja nie wiem jak ja mam to, kurczę, wie pan co, proszę działać. Pana, to jest najlepsza skrzynka, ja panu mówię, pan bierze, jak ja tu nawet nic nie mogę schować. Ja tu złota nawet nie mogę schować, proszę pana. Nie wiem jak to działa, tam się chyba tylko dirt mieści. Nie mam pojęcia. To niech pan weźmie dirt, proszę pana, niech pan spróbuje. I ja panu obiecuję, że panu tam tą drugą skrzynkę, to ja panu zrobię. Zrobię panu tam tą drugą skrzynkę. Pan przyjdzie, pan weźmie i co, mieści się? No mieści się, kurczę. Świetnie, niech dobra, pan weźmie, to da mi pan, da mi pan to. Ja tutaj panu płacę 10 zł, tak, okej? Ja już panu daję, proszę. O, już skrzyneczka. Dobra, proszę, 10. Patrz, niech pan patrzy, jak to się... No trochę się nawet patrz, nawet nie trzeba jej wykopać tutaj, trzeba ją jakoś tak, o, umiejętnie, proszę. No dobra, pana. No to niech pan mi ją wykopuje i daje ją tutaj ładnie. Proszę. Okej, dziękuję, dziękuję. Okej, także mam tą dirtową skrzynię, no i zobaczymy, czy ona się w ogóle do czegoś nada, także dziękuję. Na pewno się nada, do widzenia. Okej, dobra, w sumie to kurczę głodny trochę jestem, zgłodniałem, w sumie poszedłbym normalnie coś zjeść, nie wiem, może do restauracji czy coś, bym gdzieś poszedł się rozerwać, chwila, o akurat tutaj jest jakaś restauracja, tylko kurczę, mam przy sobie tyle pieniędzy, musiałbym gdzieś je schować, kurczę, może tutaj gdzieś schowamy i wypróbujemy właśnie skuteczność tej skrzynki dirtowej, okej, dobra, także tutaj to na razie wkopiemy, pyk, dobra, schowamy tutaj coś. Kurczę, następna, tutaj jest jakaś instrukcja, jak używać skrzynki z dirtowej. Chwila, tutaj jest coś, okej, nieważne. Tak czy inaczej, na przykład schowamy tutaj na razie dirt i zobaczymy, na ile to będzie skuteczna ochrona dirtu, bo na razie zobaczymy, czy nikt tutaj nie obrobi na przykład tego dirtu. Okej, idziemy sobie usiąść i zobaczymy właśnie, o, tutaj sobie usiądę, poczekamy na kelnera, ale widzę, że tu w ogóle na stoliku już jakiś kurczaczek na mnie czeka. Niam, 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 zjemy sobie, kurczę. Niam, niam. W ogóle tutaj ktoś przychodzi do tej knajpy, ty, czekajcie, jakiś Nubek się czai tam w ogóle. O nie, żeby kurczę tylko nie otworzył skrzyni, bo ogólnie ten pan powiedział, że nikt nie jest w stanie jej otworzyć. Chwila. O, co on tam kombinuje? Dirt! Ej, kurczę, wow, otworzył ją! Taka skrzynia fajna, wzięłam sobie ją! Ej, kurczę, co ty robisz? Skąd, kurczę, czemu, jakim cudem ty otworzyłeś tą skrzynkę? Podobno nie się nie da w ogóle otworzyć, ej! I to jest skrzynka taka fajna z dirtu, to jest moja, to jest normalnie, ja bardzo lubię takie też skrzynki, patrz jaka fajna, ja taką kurczę, lubię, ja taką lubię. Dobrze, że tam złota nie wsadziłem, bo on normalnie by mi zabrał, ty kurczę złodziejaszku cwany, zabrałeś mi mój słup, to było moje, kurczę. To jest dirty, słuchaj, to jest tak, tą skrzynkę ogólnie, ona jest skrzynką nubowską i wszyscy ją umieją otworzyć, każdy w mieście, także bardzo fajna, ja bardzo polecam, na plus, Nubek polecam. O, ty kurczę, masakra jest, ja idę do właściciela, słuchaj, z sklepiku, ty Nubku, lepiej się zwijaj i nie kradnij. Ty jesteś złodziejaszkiem, dorwałeś się do mojej skrzynki. Jestem złodziejaszkiem, jestem takim dobrym nubkiem. Patrz jak skaczę, wow, tak skaczę. Dobra, tak skaczę, hobby, nara, kurczę, ty cieniasie jeden. Na razie. Idę, kurczę. Widzieliście to? Ja nie mogę, ja już chciałem tam normalnie czek na 10 tysięcy wsadzić i dobrze, że nie wsadziłem, bo ten nubek bym już go podwinął, ta skrzynka była nic nie warta. Dobrze, że mi za dużo złota, w sumie nic mi nie ubyło. Okej, ja potrzebuję lepszą skrzynię. Ja nie mogę, a ta jaka pojemna za 10 tysięcy. Halo, proszę pana, jest zgłaszam reklamację. Mówił pan, że nikt nie jest w stanie otworzyć tej dirtowej skrzyni, a tak się składa, że zrobiłem mały teścik i przyszedł jakiś nubek, normalnie ją otworzył i zabrał mi łup, który tam wsadziłem. Pan teraz mi wisi odszkodowanie. To proszę pana, dobra, umówmy się tak, ja panu, to dobra, to tam mogę panu skrzynię zaoferować, proszę pana, taką, proszę, to jest normalnie najlepsza skrzynia, niech pan sobie ją weźmie, Dobra, proszę pana, bo ja w ogóle mój skarb będę chciał chować, ja potrzebuję jeszcze kupić mapę, potrzebuję kupić mapę i coś, nie wiem, czerwonego, żeby zaznaczyć łup. Skarb, tak, tak, ale niech pan się nie interesuje, bo pan, kurczę, coś tu podejrzanie w ogóle wygląda i mówi do mnie podejrzanie. No i tutaj ma pan w takim razie gratisie to, ale tutaj to już za to pan płaci, to nie wiem, to tak z 10 sztabek złota, proszę.
10 sztabek za tą skrzynię za 10 tysięcy, czy dodatkowo? Nie, za dodatkowo, proszę pana, 10 tysięcy, wiadomo, no dobra, czekam na czek dobra, teraz, no. To chwila, daję tu panu czek na 10 tysięcy i tutaj 10 sztabek złota w sumie pan dostanie i jak pan mi normalnie, jak ta skrzynka nie będzie dobrze działać, proszę pana, to ja normalnie się panem zajmę, wyciągnę mieczyk i ja się nie zawaham dobrze, go użyć, pana, naprawdę. Ona bardzo będzie dobrze działać, proszę pana, to jest skrzynka normalnie z nieba, pan zobaczy, prestiżowa, do widzenia. Do widzenia, proszę pana. Ja nie mogę, powiedział, że prestiżowa. Jestem ciekaw na ile, otóż muszę schować mój skarb, muszę gdzieś go schować, żeby nikt go po prostu nie znalazł i po prostu cały łup tam wsadzę, bo jest niebezpiecznie, boję się po prostu, że ktoś się dorwie do mojego skarbu i nie, możliwe, że tutaj byśmy go po prostu wkopali, na przykład pyk, tak, okej, muszę wziąć jeszcze to i będziemy właśnie tutaj go zakopywali i zaznaczymy po prostu czerwonym tym kolorem, co on mi tutaj dał. Dobra, wsadzamy wszystko, zostawię sobie ewentualnie troszeczkę, nie wiem, 7 sztabek, tak o, operacyjnie, żeby sobie coś tam kupić. Dobra, także teraz pyk, zamkniemy to i muszę tutaj krzyżyk teraz zrobić, jak prawdziwy pirat. Zaznaczę swój skarb, następnie wezmę mapę, też zaznaczę właśnie na mapie to. Okej, pyk, zobaczymy co to za mapa w ogóle, co on mi dał, okej, pyk, zaznaczone jest, dobra, zaznaczony jest właśnie tutaj ten krzyżyk na mapie, także bez problemu tutaj trafię, nie będzie z tym największego problemu, no i myślę, że ta skrzynka będzie naprawdę skuteczna i nawet jak ktoś znajdzie ten krzyżyk, nie będzie w stanie jej wykopać. Okej, także idę się tutaj może teraz rozejrzeć, wow, tam jest w ogóle jakaś latarnia morska, może ją bym właśnie wgrabił, może tam coś znajdę, jakieś złoto, także idziemy w ogóle zobaczyć, jestem ciekaw, co tam będzie. Ej, chwila, ale widzę tam nubka, ej, o nie, w ogóle ten nubek mi zaszedł za skórę, mam nadzieję, że nie widział, gdzie chowałem mój skarb, ale w ogóle muszę mu jakiegoś trolla teraz zrobić, przez to, że on mnie okradł, to ja mu teraz tak łatwo nie odpuszczę, ty, a tu jakaś skrzynka, ty, jest siekierka jakaś, TNT, ty, biorę, ten nubek chyba tutaj miał też skryjówkę, no to jak Kuba Bogu, tak Kuba Bogu, zniszczę mu tu skrzynię, tak jak on moją dirtową zniszczył, to ja jego zniszczę i zobaczymy, gdzie on tutaj jest, co on tu kombinuje, chwila, jest w środku, o dobra, jest w środku, także mam pomysł, dobra, zrobimy mu pułapkę, zrobimy mu trolla, tutaj postawię płytkę naciskową, jak stanie, to tutaj wybuchnie TNT, te dwa TNT się odpalą, później odpalą się te, tyk, 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 okej, i normalnie cała jego chatka zostanie wysadzona, także ja szybko idę na drugą stronę i będę obserwował, jak on właśnie stanie na tej płytce, co się będzie działo, okej, już się nie mogę doczekać, to będzie piękny wybuch, ale dobrze, że go zobaczyłem, okej, dobra, myślę, że stąd gdzieś będzie fajnie to widać. Dobra, czekamy teraz, aż wyjdzie z domku. Już się nie mogę doczekać. Jestem nubkiem. Ja nie co mogę. Co się dzieje? Wyszedł. Co się dzieje? Jakie jasne. Co się stało? Wow! Ja, ale go wystrzeliło w sufit. Widzieliście? O nie! Dacie, co się stało? Gdzie jest mój domek? Mój domku. Ale mi smutno teraz. Ja sobie, może sobie z dirta zbuduję ten domek. Idę chyba po dirta. Może jakiegoś normalnie fajnego domka sobie zbuduję. Trochę mi smutno. Ale dobra, ale wszystko będzie dobrze. Dobra. Z dirta jest cenniejszy domek. Idę teraz zobaczyć, kurczę, na latarnię morską. Jestem zadowolony. Kurczę, on w ogóle się nawet nie obraził. Powiedział, że idzie sobie dirta poszukać. Ja nie mogę, normalnie to są takie jaja. O, kurczaczek, siemanko, kurczaczku. Ja cię, w ogóle ten miecz, to też znalazłem na statku pewnym. I może tutaj coś znajdziemy. Ty, tutaj mogą być jakieś pułapki w sumie na mnie. Muszę uważać, żeby tutaj żebym nie wpadł w jakąś pułapkę. O kurczę, tu się ogień nawet pali na tej latarni morskiej. Ale jaki widok. Tutaj widać calutkie miasto. Wszystko. Ej, chwila. Ty, to ten sprzedawca tu idzie w ogóle. Co on kombinuje? Ej, chwila. Czy on się nie zbliża przypadkiem do mojego skarbu? On ma jakiś nawet dobry miecz, widzę. Ej, o nie. Ty, co? Co on robi? Jest, będę miał, oszukałem tego kolesia, tak naprawdę to chciałem po prostu, żeby wziął tą skrzynię, bo ja o też nie. Mogę ją otworzyć, ja mogę otworzyć tą skrzynię. O nie, ja on mówi, że może otworzyć moją skrzynkę, o nie. Kasa, wszystko wziąłem, świetnie. O nie, ja mu tego nie odpuszczę, kurczę, normalnie nie wiem, zamknę go gdzieś w więzieniu albo na statku, normalnie i wysadzę normalnie ten statek. Ej ty, kurczę, cwaniaku jeden. Co się dzieje? O, co ty masz? Ej, co ty? Kurczę, otworzyłeś, zabrałeś cały skarb, kurczę. Tak, zabrałem, nie odpuszczę ci skarb, tego. Słuchaj, cały skarb specjalnie. Idziesz teraz ze mną. Z idziesz ze mną, słuchaj. Masz iść ze mną, albo zaraz cię dziabnę tym mieczykiem, widzisz? Jaki on silny. Co niby mi zrobisz, słuchaj? To ja specjalnie to zrobiłem, specjalnie kazałem ci czekać z tą właśnie skrzynką, bo chciałem, żebyś ty ją kupił, bo ja też umiem otwierać. Było po prostu
nie brać skrzynki, ja chciałem kasę od ciebie, teraz to no? się doigrałeś, wiesz co, mam pomysł. Co? Zamknę cię w twoim własnym sklepie i tam cię wysadzę, słuchaj, chodź, właź tam do środka. A chyba właś tutaj. Żartujesz, masz normalnie teraz, natychmiast, to ja zapytam cię. Natychmiast no i co, tam wchodź, słuchaj. Pokaż, no i co, i no co się mi wystanie, no. Słuchaj, masz tu stać, nic się nie stanie, słuchaj, na początku cię tu zabeczkuję, stój tu grzecznie, w miejscu jednym masz stać, rozumiesz? Co ma to znaczyć? Ja tutaj się nie zgadzam. W jednym miejscu stój, kurczę, i się mnie słuchaj, bo normalnie pożałujesz, jestem piratem poszukiwanym tutaj, listem gończym, dlatego lepiej nie fikaj, bo źle skończysz, ziomeczku. Okej, okay. Pyk, normalnie tutaj zostajesz, słuchaj, zostaw mnie, ja się poskarżę. O nie, wyciągam miecz, właśnie tam, natychmiast. No, dobra, słuchaj, uważaj sobie lepiej, ja poskarżę się wszystkim i spróbuj tylko mnie wysadzić, to idę po policję, rozumiesz? To słuchaj, idę po policję. Słuchaj, masz przekichane, ziomeczku, twój normalnie cały sklepik zostanie wysadzony i twój biznes po prostu padnie, no i tyle ci tylko powiem, że masz normalnie po biznesie, ty, ale kurczę, nie ma zapalniczki, chwila, nie mam... No i tutaj... co, i nic nie zrobisz teraz, o, ty, dobra, kurczę, idę po ciebie, skąd ja tutaj ogień wezmę, szybko, potrzebuję, mam tutaj węgiel, flint and steel potrzebuję, o, no ty, co, ja nie mogę... co teraz, co ty, teraz, ma... dawaj zapalniczkę, masz zapalniczkę? Przyznaj co, się. Dawaj zapalniczkę, bo co mi zrobić, i tak mnie wysadzisz, i tak jestem, dawaj na straconej pozycji, słuchaj. I tak tutaj... jestem na straconej pozycji. Dobra, słuchaj, jak mi dasz zapalniczkę, to wysadzę, o, dałeś mi, wysadzę ci tylko, słuchaj, ten... Ale uwolnij mnie, słuchaj, będę mógł wyjść, wysadź mi dom, ale mnie uwolni, masz kurczę proszę. 10 sekund, żebyś stąd wyjść, słuchaj. Zaraz wybuchnie wszystko, jak się nie wydostaniesz, to twoja strata. Wow, pięknie, kurczę. I po jego domku doigrał się cwaniak, że się z piratem G-Playem normalnie nie zadziera. Także ja tutaj normalnie mam już dosyć tego miasta. Spalę je tu wszystko i idę normalnie powiedzieć Antosiowi, że my się stąd zwijamy, bo ma naprawdę dosyć. Mój skarb został skradziony i w ogóle, kurczę, będziemy musieli na następną akcję jechać. Dlatego ja idę się zbierać i będziemy właśnie uciekali w daleką podróż.